Raport Najwyższej Izby Kontroli zwrócił uwagę na liczne potencjalne nieprawidłowości w zakresie umów zawartych przez TVP z prowadzącymi wiadomości. Stwierdzono, że umowy te były podpisywane w sposób niezgodny z obowiązującymi procedurami. Pracownicy etatowi mieli korzystać z umów B2B, co było możliwe dzięki zwolnieniu ich z zakazu konkurencji przez TVP. Osoby prowadzące programy informacyjne związane są z Telewizją Polską poprzez różnorodne formy zatrudnienia, w tym umowy o dzieło, kontrakty B2B oraz etaty. Taka różnorodność form współpracy umożliwia optymalizację podatkową i przeniesienie ciężaru opłat ZUS-u na pracodawcę. Fakt informuje, że Danuta Cholecka w TVP od marca zarabia około 50 tysięcy złotych, a Adamczyk 47 tysięcy złotych. Natomiast Kielczyk i Lewandowska otrzymują około 40 tysięcy złotych. Danuta Cholecka od przyszłego roku będzie objęta ochroną przedemerytalną, gdyż w 2024 roku kończy 55 lat. Według NIK, umowy mogły być zawarte niezgodnie z procedurami, co umożliwiło korzystanie z umów B2B przez pracowników etatowych, dzięki zwolnieniu ich z zakazu konkurencji przez TVP. Magdalena Ogórek, znana z TVP Info, również korzysta z dochodów z umowy o dzieło z TVP, które wynoszą około 50 tysięcy złotych, a dodatkowo zarabia na etacie w TVP Info. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.